W poprzednim odcinku opowiadałem o pierwszym Ku Klux Klanie. Ten upadł i w 1915 roku powstał nowy Ku Klux Klan. Drugi i to jest ten najbardziej znany. W 1915 roku ukazał się film Narodziny Narodu, strasznie rasistowski i gloryfikujący pierwszy Ku Klux Klan. Drugi Ku Klux Klan został założony niedużo po premierze tego filmu w 1915 roku przez Williama Josepha Simonsa. W Stone Mountain niedaleko Atlanty z 15 członkami statutowymi. Jego rozwój opierał się na nowej agendzie antyimigrackiej, antykatolickiej, prohibicyjnej i antysemickiej, które odzwierciedlały współczesne napięcia społeczne, zwłaszcza problemy z imigracją. Nowa organizacja przyjęła realia przedstawione w filmie Narodziny Narodu, stąd właśnie te charakterystyczne stroje ze spiczastymi kapeluszami. Można powiedzieć, że członkowie drugiego Ku Klux Klanu byli paranoikami. Widzieli zagrożenie ze wszystkich stron. Twierdzili, że zagrożeniem są imigranci, że zagrożeniem są czarni, że zagrożeniem są katolicy. Opowiadali się za utrzymaniem białej supremacji, nauczaniem i wpajaniem wysokiej duchowej filozofii poprzez wyniosłe rytuały, ochronę instytucji, prawa, przywilejów, zasad, ideałów czystego amerykanizmu, również ochronę świętości domu i czystości kobiet. No i takie moralne cele leżały u podstaw atrakcyjności całego braterstwa. Ludziom to się podobało, to było takie troszkę mistyczne, a trochę tajemnicze. Założyciel nowego klanu, William Simons, dołączył do 12 różnych organizacji braterskich i rekrutował do klanu ludzi właśnie z tych organizacji. Na początku było ciężko. Klan do 1920 roku pozostawał niewielką działalnością w rejonie Atlanty. Grupa wydawała różne publikacje, które z różnym skutkiem się rozchodziły. Drugi klan rozniósł się przede wszystkim w odpowiedzi na problemy z upadkiem moralności, charakteryzujące się rozwodami, cudzołóstwem, sprzeciwem wobec prohibicji i gangami, które codziennie pojawiały się w wiadomościach. Była to również odpowiedź na rosnącą siłę katolików i Żydów oraz towarzyszące temu rozpowszechnianie się nieprotestanckich wartości kulturowych. Klan miał zasięg ogólnokrajowy w połowie lat 20. z najgęstszym członkostwem w Indianie. Stał się najbardziej widoczny w miastach o wysokim tempie wzrostu w latach 1910-1930, jak Detroit czy Dayton. Prawie połowa z 80 tysięcy członków klanu z Michigan mieszkała w Detroit. Członkowie Ku Klux Klanu przysięgali bronić amerykańskich wartości i moralności chrześcijańskiej, a niektórzy duchowni protestanccy zaangażowali się na szczeblu lokalnym. Owszem, drugi plan nie był aż tak brutalny jak pierwszy, ale nie był pozbawiony przemocy. Najbardziej brutalny był klan z Dallas w Teksasie. W kwietniu 1921 roku, wkrótce po tym jak zaczęli zdobywać popularność w okolicy, klan porwał Alexa Johnsona, czarnoskórego mężczyznę oskarżonego o uprawianie seksu z białą kobietą. Wypalili litery KKK na jego czole i mocno pobili. Komendant policji i prokurator okręgowy odmówili wzniesienia oskarżenia, wyraźnie i publicznie oświadczając, że uważają, że Johnson zasługuje na takie traktowanie. Zachęcony aprobatą do takiego biczowania, dallaski Ku Klux Klan tylko w 1922 roku pobił 68 osób. Chociaż Johnson był czarny, to większość ofiar Ku Klux Klanu były osobami białymi, mężczyznami oskarżonymi o przestępstwa wobec swoich żon, takie jak cudzołóstwo, bicie, porzucanie, odmawianie płacenia alimentów lub hazard. To brzmi bardzo dobrze. W Alabamie realia już były troszkę inne. Tam Ku Klux Klan nie zajmował się tylko ściganiem białych mężczyzn, ale ściganiem również białych i czarnych kobiet, które były oskarżone o cudzołóstwo. Mimo że lokalna ludność była bardzo oburzona faktem, że ci polują na kobiety, to i tak to robili i nigdy żaden członek Ku Klux Klanu nie został za to skazany, przynajmniej z Alabamy. W niektórych stanach, takich jak Alabama i Kalifornia, oddziały Ku Klux Klanu pracowały nad reformą polityczną. W 1924 roku członkowie klanu zostali wybrani do Rady Miejskiej Vanheim w Kalifornii. Miasto było kontrolowane przez zakorzenioną elitę handlowo-obywatelską, w większości niemiecko-amerykańską. Biorąc pod uwagę ich tradycję umiarkowanego picia, niemieccy Amerykanie nie poparli zbyt mocno przepisów prohibicyjnych. Burmistrz był zresztą właścicielem baru. Ku Klux Klan, jak wiecie,
popierał prohibicję, więc był świetną alternatywą wobec niektórych polityków. W Alabamie członkowie klanu opowiadali się za lepszymi szkołami publicznymi, egzekwowaniem prohibicji, rozbudową dróg i innymi środkami politycznymi na rzecz białych ludzi z niższych klas. W 1925 roku klan był siłą polityczną w stanie, ponieważ przywódcy, tacy jak np. Thomas Heflin, próbowali zbudować władzę polityczną przeciwko bogatym plantatorom, którzy od dawna dominowali w stanie. Wiele grup i przywódców, w tym prominentni ministrowie protestanccy, wypowiadało się przeciwko klanowi, przyciągając uwagę całego narodu. Żydowska Liga Przeciw Zniesławieniu została utworzona na początku XX wieku w odpowiedzi na ataki na żydowskich Amerykanów, w tym lincz Leo Franka w Atlancie oraz kampanię klanu zakazującą prywatnych szkół, która była skierowana głównie do katolickich szkół parafialnych. Co ciekawe, wiele osób wstępowało do Ku Klux Klanu, aby szpiegować tych członków. Po tym, jak jedna grupa obywatelska w Indianie zaczęła publikować listy członków klanu, nastąpił gwałtowny spadek liczby członków klanu. Byli tacy twardzi, póki byli w kapturach. W szczytowym okresie, w 1925 roku, członkostwo w klanie w większości obszarów zaczęło gwałtownie spadać. Do upadku klanu przyczyniły się również konkretne wydarzenia. Członek Ku Klux Klanu D.C. Stephenson, wielki prohibicjonista i obrońca protestanckiej kobiecości, został osądzony w 1925 roku za gwałt i morderstwo młodej pracownicy państwowej, która prowadziła państwowy program zwalczania analfabetyzmu wśród dorosłych. Ten proces zniszczył wizerunek Ku Klux Klanu jako obrońców prawa i porządku. Dodatkowo w Alabamie Ku Klux Klan rozpoczął falę fizycznego terroru. Był to 1927 rok. Ataki były wymierzone zarówno w czarnoskórych, jak i białych. Załamanie norm rasowych i za uchybienia moralne doprowadziło to do silnej reakcji, poczynając od mediów, a kończąc na politykach. Mimo realnego spadku członków, w 1928 roku w Waszyngtonie odbył się wielki marsz Ku Klux Klanu, a już w 1930 roku liczba członków klanu w Alabamie spadła do mniej niż 6 tysięcy. Małe niezależne jednostki nadal działały w przemysłowym mieście Birmingham. Kiedy świat nowojorski ujawnił brutalne afery prowadzone przez Ku Klux Klan, Simons, wielki mistrz, został wezwany do złożenia zeznań przed Komisją Reguł Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Rozprawy rozpoczęły się w październiku 1921 roku i trwały ponad tydzień. Simons zdystansował się do wydarzeń i podkreślił braterską naturę klanu. Przesłuchania w kongresie zakończyły się bez bezpośrednich konsekwencji dla klanu, chociaż Simons stracił swoje wpływy. Po zwiększeniu własnej sieci wpływów, Harry Wesley Evans zastąpił Simonsa na stanowisku Wielkiego Czarodzieja w listopadzie 1922 roku. W tym samym czasie Simons został wybrany dożywotnio cesarzem. Klan zaczął podupadać po szczytowym okresie członkostwa, głównie ze względu na skandale. Umarł śmiercią naturalną, tak samo jak pierwszy klan. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii, kanał Światowej Biografii. Trzymajcie się, cześć!